Witam Was w kolejnym odcinku ZTC News. Pamiętajcie, dzisiaj jest dzień matki. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Po zakończonych praktykach w PGE Energia Cieplna tych 5 uczniów wygrało nagrody pieniężne. Gratulujemy i życzymy większych sukcesów. Siódmego czerwca w piątek odbędzie się Dzień Sportu Szkolnego. Będzie można wziąć udział w sztafecie pływackiej, turnieju koszykówki i siatkówki. Zapraszamy bardzo. Nasza szkoła bierze udział w regionalnym rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zapisy są u pani Izabeli Szostak 27 i 8 maja w sali 120. Zapraszamy. Dzięki współpracy ze Szlak Technik Polska przyjechał do nas wóz z nowinkami technologicznymi. Możecie go zobaczyć teraz. Firma Szlak Technik, zajmujemy się produkcją i dystrybucją 30 tysięcy różnych urządzeń, artykułów potrzebnych każdemu elektrykowi. Wspieramy młodych elektryków, tutaj nasi pracownicy, świeży absolwent szkoły elektrycznej w Gdańsku, co prawda innej, ale elektrycznej, także firma Szlak zaprasza w nasze szeregi. No i życzymy wszystkim elektrykom dobrej nauki, żeby znaleźli dobrą pracę na rynku. W środę odbędzie się turniej szachowy. Zapisy są u pana Wojciecha Traszewskiego. Zapraszamy. Główną nagrodą może być nawet 250 zł. I pamiętajcie, król jest tylko jeden. Opłaca się. Cześć, ciekawostka dzisiaj. Widzieliście, że kolor, który widzimy, kiedy zamykamy oczy, to nie jest czarny, a konkretnie Eigen. Jest to kolor, to jest tak jakby taka mieszanka szarego i czerni.